Gorlice 1914 1915 Ku wspomnieniu 126 dniowej niewoli podberłem białego cara w mieście Gorlicach. Kochanej żonie na pamiątkę składa Janek. Gorlice w styczniu 1916. Początek wojny ogólnoświatowej. Nie będę o nim pisał, gdyż wszystkim jest dobrze znany. W streszczeniu podam tylko to, co odnosi się do naszej niewoli rosyjskiej, którą przeżyliśmy. 1914 Od września 1914 rozpoczyna miasto przeżywać pierwsze chwile wojny ogólnoeuropejskiej. 16 września zalane zostały gorlice wojskiem austriackim wszystkich pułków, które rozpoczęły pracę nad ufortyfikowaniem miasta. Pierwszym zwiastunem pożogi wojennej był dzień 28 września 1914 roku. Niedaleki huk armat odbiecza dał znać miastu bliskość nieprzyjaciela. Rozpoczęła się bezwładna ucieczka mieszkańców furami. 27 września 1914 ogłoszono w mieście stan wyjątkowy i pozwolono mieszkańcom opuszczać miasto. Kto żył, to uciekał płacąc ogromnie wygórowane ceny za fury. Wszyscy urzędnicy forszpanami opuścili miasto o 11 godzinie przed południem. W mieście pozostało wojsko i bardzo nieliczni mieszkańcy z burmistrzem miasta księdzem Bronisławem Świejkowskim. Do bitwy jednak nie doszło, gdyż Moskale z Podbiecza, widząc przewagę naszych wojsk, cofnęli się, a miasto po trzydniowej ewakuacji powróciło do normalnego stanu. Miesiąc jeszcze nie upłynął, gdy gruchnęła wieść o zbliżającym się wrogu. Nadszedł dzień 10 listopada 1914 roku dzień ponownej ewakuacji miasta. Wszyscy urzędnicy specjalnym pociągiem, ostatnim, wyjechali z miasta. Pozostała tylko żandarmeria, która 11 listopada furami opuściła miasto. W pół godziny potem ostatni patrol zamykający tyły nieprzyjaciela wysadził most nad ropą od miasta i od Sokoła. Równocześnie ze wszystkich stron dał się słyszeć huk wysadzanych mostów. Nieliczni pozostali mieszkańcy w największym zdenerwowaniu oczekiwali nadejścia wroga. Piecze nad bezpieczeństwem ludności objęła milicja obywatelska. Kierownikiem miasta był ksiądz Świejkowski. Przez cztery dni żyło miasto w ciągłym niepokoju, ciągle wyczekując nadejścia nieprzyjaciela. Nadszedł ten dzień. Dzień 15 listopada. Od strony glinika Mariam Polskiego pokazało się trzech konnych kozaków z długimi pikami, którzy nikogo nie zaczepiając pojechali w stronę Zawodzia. W dwie godziny potem ze wszystkich stron zaczęli zjeżdżać konni kozacy, a za nimi piechota. Noce dla mieszkańców były wprost straszne. Żołdactwo rozpoczęło hulać w mieście, rozbijając i rabując mienie mieszkańców i to w dzień i w nocy. Nikt nie był pewny życia. 18 września 1914 od Węgier do ropicy polskiej przedarł się patrol austriacki, który napadł na ciągnące grupy wojsk nieprzyjacielskich. Rozpoczęła się bezładna strzelanina, trwająca półtorej godziny, po czym nastała cisza. Nasi cofnęli się ku Węgrom. Do 26 września miasto miało rozmaitych komendantów, z których najlepszym był czakir, a w końcu gradonaczalnik Graf Szeremietiew. Z rozpoczęciem urzędowania gradonaczalnika nastał w mieście spokój. Przestało żołdactwo rabunku, ochrana pilnowała porządku i spokoju w mieście. Nie trwało to jednak długo. Nadszedł dzień 11 grudnia 1914 od wczesnego ranka czuć było w mieście ruch wśród żołnierzy jakiś niezwykły. Po wszystkich rogach ulic ustawiono silne patrole rosyjskie. Nikt nie wiedział, co to znaczy. Zagadka została wkrótce wyjaśniona. O dziewiątej godzinie rano usłyszano huk armat od ropicy polskiej, siar, ropy, który trwał do dziesiątej wieczór. Rozpoczęła się bitwa wojsk węgierskich z Rosjanami. W nocy Moskale cofnęli się ku jasu. Rano weszły w triumfie wojska węgierskie. Po pięciotygodniowej wolności miasta zajęli po raz drugi w dniu 26 grudnia 1915 Rosjanie miasto Gorlice i nie opuścili go aż po pięciomiesięcznym posiadaniu. Dniem i nocą padały strzały na miasto, druzgocąc mienie i zabierając ofiary w ludności cywilnej. Przez całe 126 dni siedzieli mieszkańcy w piwnicach, żywiąc się czym tylko można. Myśleli Moskale, że już na stałe się tu umieszczą. Niestety, nadszedł dzień 2 maja 1915, a z nim pamiętna powsze pokolenia bitwa pod gorlicami. Wielka bitwa w dniu 2 maja 1915 dała początek całemu szeregowi świetnych zwycięstw i od razu zmieniła kartę historii tej wojny. W nocy z 1 na 2 maja 1915 roku o północy rozpoczęła się kanonada z cięższych dział, która o świcie zamieniła się w istne piekło. Całe gorlice po stronie austriackiej zajął korpus gwardii Mackensena, złożony z pułków bawarskich i 20 Pułku Sądeckiego. Artyleria rozpoczęła przed bitwą wstrzeliwanie się w pozycje rosyjskie znajdujące się w mieście. Niebywała kanonada, nieustanny ryk armat grzmiał i huczał w powietrzu. Od razu całe miasto ogarnął pożar. Wskutek kanonady powstał wicher, który przewalał się całymi tumanami dymu przez wszystkie ulice, docierając szczelinami do wszelkich ubikacji i piwnic, dusząc ludzi. Kanonada tymczasem wzmagała się coraz bardziej. O godzinie 10 doszła do najwyższego napięcia. Moskale nie wytrzymali i wydzierali z okopów i jak opętani uciekali. Głównymi ulicami, przez całe godziny w największej panice, w zwierzęcym przestrachu i oszołomieniu waliła nieprzebrana masa uciekającego żołdactwa. Ale nieubłagany granat wali w te masy wywraca. Kto nie uciekł, to oszołomiony padał na ziemię. Gdy w Gorlicach rozgrywała się jeszcze walka, okolica cała koło miasta została oczyszczona z Moskali, których część pozostała w mieście, nie wiedząc, że są otoczeni. Przedmieście miasta Gorlic za wodzie zdobyto około trzeciej po południu, a miasto o ósmej po południu. Walk na magnety pod Gorlicami prawie nie było. Okopy rosyjskie przed przyjściem szturmującej piechoty były próżne, wszystko uciekło z nich. Wkraczająca armia niemiecka wśród dymów i walących się dogorywających zgliszcz nie miała już co do roboty. Cywilna ludność, a było jej półtora tysiąca, wyległa z nor i piwnic, aby oglądać świeże pobojowiska i zgliszcza swych domostw. Nie chciano wprost wierzyć rzeczywistości, że strzały słyszane dniem i nocą przez 126 dni i nocy ucichły i że Moskale uciekli. Nastała cisza, wśród której dogorywały wśród syku ognia domy i dobytki ludzkie. Moskale zostali wyparci. Pobojowisko pod Gorlicami przedstawiało się iście dantejsko. Obraz grozy zniszczenia. Już od samego rynku w kierunku ulicy Stróżowskiej widzi się istne cmentarzysko. Ruiny domów popalonych tworzyły kupy bezkształtnych rumowisk i barykat, przez które trudno się przedrzeć. Na ulicach zwłoki żołnierzy, na pół spalone. Po drodze pełno różnej broni, gils, czopów, granatów i zegarów Gdzie Gdzieniegdzie spod gruzów słychać jęczących z bólu rannych żołnierzy. W stronie cmentarza pełno trupów, rannych i umierających. W dwa dni znikł obraz pobojowiska i świeżych śladów bitwy. Usunięto rannych, Pogrzebano wnet trupy, zabierano się do usunięcia rumowisk z głównych ulic, którymi przechodziły nadpływające nowe siły wojsk sprzymierzonych. Obecnie nie znać już tych tak wstrząsających grozą obrazów. Pozostały tylko gruzy i zgliszcza, opalone i pogruchotane domostwa. Na wzgórzu Stróżówki, gdzie najzaciętsze trwały walki, wystawiono cmentarz poległych, gdzie leżą w zgodzie i harmonii niedawno jeszcze wrogowie.